W dniu dzisiejszym, około godziny 8, na prostym odcinku drogi w miejscowości Pomocne doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Kierujący pojazdem marki Jaguar nie dostosował należytej prędkości do panujących warunków na drodze, na skutek czego wjechał w przydrożne drzewo. Kierujący pojazdem był trzeźwy, droga nie była zablokowana, sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.